Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab. Ja jestem na torze Jastrząb, gdzie będziemy testować opony Bridgestone. Jedna z nich to dobrze znana mi już, Potenza Sport. Widzieliście już materiały na moim kanale, ale druga to jest absolutna nowość. Opona, którą zobaczę dzisiaj pierwszy raz na oczy i mam nadzieję, że będę mógł się również przejechać w samochodzie, w którym ona jest. Jest to oczywiście Bridgestone Potenza Race. Historia opon serii Potenza rozpoczyna się pod koniec lat 70. W 1979 roku odbyła się premiera modelu Potenza RE47. Od początku były to opony przeznaczone do aut sportowych. Dzięki bardzo dobrym parametrom opony z tej serii wybierane były przez wiodących producentów samochodów na pierwszy montaż. Model Potenza można było spotkać w takich autach jak na przykład ultra zaawansowane jak na owe czasy Porsche 959 czy ikoniczne Ferrari Testarossa. Historia opon Potenza to również 13 lat startu w Formule 1. W latach 2007-2010 wszystkie zespoły używały flagowej opony sportowej Bridgestone. Na tych oponach jeździł również Robert Kubica, startując wtedy w Zauberze. Obecnie opony z tej serii nadal trafiają na pierwszy montaż do sportowych i supersportowych modeli samochodów, takich jak na przykład Maserati MC20 czy Lamborghini Huracan STO. Przejdźmy teraz do Potenzy Sport. Opona, którą dobrze znacie, oczywiście jest to opona asymetryczna. Bardzo dużo gumy po stronie zewnętrznej. Chodzi oczywiście o to, by ta opona w zakręcie mogła się zaprzeć, by generować jak najwięcej trakcji. Ciekawym zabiegiem są nacięcia 3D, które są w środkowych żebrach. Te nacięcia powodują, że klocki bieżnika się zazębiają i dzięki temu opona jest bardzo sztywna. Warto jeszcze dodać, że jest to opona, która wygrywa testy. Test autobuildu, ciężki samochód, Ford Mustang, duża szerokość 265 na tylnej osi i ta opona okazała się najlepsza. Moi drodzy, to co lubię najbardziej, czyli testy drogowe za kierownicą, w tym wypadku BMW M4. Wybaczcie mi, nie będziemy skupiać się tym razem na tym egzemplarzu, na tym modelu, tylko skupimy się na oponach. A opony to oczywiście Bridgestone Potenza Sport. Jest to opona, która jest mi bardzo dobrze znana. Widzieliście kilka testów na moim kanale. Jeździłem na tej oponie podczas deszczowego Miata Challenge, jeździłem po suchym Łężu i generalnie jest tak, że wiele osób zestawia tą oponę z Michelin Pilot Sport 4, Pilot Sport 5. Ja uważam, że Potenza Sport daje dużo więcej gripu. Jest to opona, która jest dużo bardziej sportowa i jeżeli już miałbym zestawiać z konkurencją, no to właśnie 4S. Natomiast to, co jest różne, to to, że według mnie Potenza Sport ma dużo szersze okno temperaturowe. Co to oznacza? To oznacza, że trzyma od pierwszego metra, nie boi się wody tak jak inne opony typowo sportowe i pozwala naprawdę na sporo. Moje doświadczenie z tą oponą jest takie, że jeździłem zazwyczaj lekkimi samochodami. Tym razem BMW M4 pewnie z nami na pokładzie blisko 2 tony i już nie mogę się doczekać, jak będzie. Właśnie to, co lubię w Potenzie Sport. Pierwszy zakręt i mamy już przyczepność, która pozwala jechać tym autem dynamicznie. Tor jest w niektórych miejscach delikatnie wilgotny, ale to nie jest problemem. Długi zakręt, gdzie jest bardzo ważna przyczepność, gdzie jest duże przeciążenie i cały czas jest stabilnie. Blisko 2 tony. Maćku, które to okrążenie jest? Trzecie, czwarte? Trzecie. Czyli już zrobiliśmy z jakieś, nie wiem, 2 kilometry w ciężkim samochodzie. Opona dalej nie odpływa, mówiąc takim slangiem motorsportowym. To, co znam z moich jazd testowych z tą oponą. Szerokie okno temperaturowe i duża przyjemność. Bardzo duża przyjemność.
słuchajcie, rozmawialiśmy o suchym torze, który właśnie jest w tym momencie, ale wczoraj, z tego co Tomek Czopik mi mówił, zresztą z Tomkiem będziemy rozmawiać jeszcze, wczoraj padało. I z moich testów tej opony mogę wam powiedzieć, że jest to jedna z ciekawszych opon takich, które dają ci duży grip na asfalcie, który jest suchy, ale również na mokrym. Zobaczcie koniecznie mój film Zmiata Challenge, gdzie wtedy jeszcze zupełnie seryjną Mazdą w klasie Street wyjąłem puchar i właśnie jechałem po mokrym torze. I to, co jest najważniejsze, to to, że ta opona jest przede wszystkim przewidywalna. Nie ma tak jak niektóre semisliki, że gdzieś tam agresywnie ta opona odpływa. Potenza Sport jest cały czas przewidywalna, pozwala na bardzo dobre czucie tego, co się dzieje z samochodem. Teraz przejdziemy do nowości, czyli Potenza Race. Mi wizualnie ta opona przypomina właśnie tą legendarną RS070, jeżeli chodzi o część zewnętrzną. Tutaj mamy zdecydowanie więcej gumy, mówiąc kolokwialnie, dużo mniej nacięć. Oczywiście ta opona, zresztą słyszymy Tomka, który na niej jeździ, jest już zaprojektowana z myślą o jeździe po torze. Strona zewnętrzna oczywiście generuje nam trakcję w zakręcie. Nie mamy tutaj nacięć 3D, tak jak ma to miejsce w sporcie. Wynika z tego, że sama mieszanka jest dużo bardziej sztywna. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że jest to opona z homologacją drogową, więc ona powinna umożliwić nam bezpieczne dojechanie na tor. By tak się stało, mamy 3 rowki, które odprowadzają wodę i nacięcia po stronie wewnętrznej. Na koniec chyba najważniejsze, bo z tego powinniśmy być dumni. Obie te opony zostały wyprodukowane w Polsce, w Poznaniu. Moi drodzy, dużo, dużo emocji. Tomka Czopika oczywiście znacie, przedstawiać nie trzeba. Wielokrotny mistrz Polski, Ośka na początku, grupa N, ile razy? Dwa. Dwa razy i oczywiście na koniec 2003 rok, dobrze pamiętam, mistrzostwo generalce. Nie no, to moje czasy ulubione rajdu, więc dla mnie też duża chwila. Rozmawialiśmy już wielokrotnie na różnych imprezach, natomiast nie rozmawialiśmy o tej nowości od Bridgestone, czyli Potenza Race. Tomku, ty miałeś okazję już na tej oponie jeździć, ja jeszcze nie. Powiedz o swoich odczuciach. Próbowaliśmy założyć tą oponę Bridgestone Race do rajdówki. Wiadomo, że Bridgestone nie uczestniczy w mistrzostwach świata i nacjonalnych jako opona homologowana, ale jak zobaczyliśmy tą oponę, dotknęliśmy jej, jak każdy kierowca sportowy dotykamy opony i patrzymy, jaką ma konsystencję, stwierdziliśmy, że spróbujemy założyć ją na rajdówkę. I rajdówka topowa, 400-konna, Fiesta Proto, no i bosko. Działa. Ciężko ją było dogrzać na początku, ale potem jak już dogrzaliśmy, to mało tego, że się po pierwszym tym greeningu się prawie w ogóle nie zużywa. Także jest świetna na wszystkie pojeżdżawki, jakieś takie zabawy samochodowe, track day i tak dalej, bo po prostu bardzo długo wytrzymuje. No to trzyma normalnie jak taki z prawdziwego zdarzenia slick. Okej, okay, jakbyś miał ją zestawić z oponami znanymi ci z rajdów czy z wyścigów, gdzie ona by była? Oczywiście jest to opona semi-slick, ale charakter tej opony jest bardziej rajdowy, czy zdecydowanie jest to opona to bardziej jest, torowa? Ona jest to opona i do takich rajdowych poczynań, i do torowych, natomiast zdecydowanie lepiej się zachowuje i dłużej trzyma świetną temperaturę na suchej nawierzchni. Super. Zanim przejdziemy do Fiesty, to trzeba zauważyć to koniecznie, że Bridgestone przygotował szeroką rozmiarówkę, bo często się zdarza tak, że nowe opony semi-slick nie ma w 17-18 calach, a tutaj proszę, jest 18, klasyka gatunku 235x40. Tak jest, tak, tak. Więc zdecydowanie opona, którą można użyć na track dayach. Tomku, myślę, że chyba najlepiej będzie, jak pokażesz, jak ta opona działa. Tak, zagrzejemy ją sobie najpierw, bo na początku się poślizga, bo dzisiaj nawet to zimno od rana, ale potem zobaczysz, po prostu płynie niesamowicie samochód i na takich długich slajdach czuć, jak taki rasowy slick, że się zapiera i trzyma. I tak jak powiedziałeś, bardzo jest ciężko dobrać zawsze oponę seryjną i włożyć ją do rajdówki na felgę rajdową, żeby wszystko było ok. A tutaj ten rozmiar idealnie pasuje. Jak staniemy obok rajdowej opony, którą używamy na co dzień, to jest po prostu ten rozmiar i wygląda, i jeździ.
No to ja się już nie mogę doczekać, wy to za chwilę zobaczycie, a ja się cieszę, że autem jest Fiesta Proto, która jest mi bardzo bliska. Jedziemy. Zapraszamy. Dużo emocji we mnie po przejażdżce z Tomkiem. Fiesta Proto jest to konstrukcja, która jest mi dobrze znana. Budowałem z Manejem taki samochód, natomiast przejażdżka z Tomkiem, no to jest spełnienie moich marzeń. Marzeń z dzieciństwa, kiedy właśnie Tomek zwyciężał w rajdach. Ja jako mały dzieciak byłem przy OS-ach. Magiczna chwila. Ale nie będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozmawiać o oponie. Największe wrażenie na mnie zrobiło to, jak Tomek się zapakował w pierwsze dwa zakręty. Szczerze mówiąc, myślałem, że przesadził, ale się okazuje, że no, ta opona wytrzymała to. I to, co mówił wcześniej, że trzeba ją rozgrzać, no myślałem, że jeszcze nie jest rozgrzana. Natomiast to, co pokazał, że jest to opona precyzyjna, jest to opona, która ma przyczepność, trakcję podobną do opon motorsportowych. Więc cóż, nie mogę się doczekać, kiedy dostanę ją do testów. Myślę, że moja Mazda MX-5 będzie bardzo dobrym poligonem doświadczalnym. Być może uda się pojechać jakiś track day, a może rajd, a może zupełnie coś innego. To w gruncie rzeczy zależy od Was, więc dajcie znać w komentarzu. To był za dzień. Dużo emocji, dużo uśmiechu, dużo endorfin. Tak staram się poukładać to w głowie, dlatego że emocje związane ze spełnieniem również marzeń. Tomek Czopik, tak jak mówiłem wcześniej, to jest bohater z moich lat dziecięcych. Bardzo cieszę się, że to właśnie on mógł mi pokazać nową Potenzę Race. Oczywiście BMW M4, Potenza Sport, duże wrażenie, bo byłem ciekaw, jak ta opona poradzi sobie w cięższym samochodzie niż Mazda MX-5. Co zostało? No, chyba zostało nam zaplanować testy nowej Potenzy Race już w mojej rajdowej Mazdzie MX-5. Dajcie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!